ale tak to można tylko spuentować. Uruchamiam zaawansowany sprzęt technologiczny. Myślę, że profesjonalnym okiem diagnozy się popsuł. Co było w tego się? Nie wiem. Jakiś... Popsuł się prąd chwilowo w dostawie. Trenuj, Gosia, trenuj! Leje. Zajmuj się deszczem. Co robisz, Gosia? Ja wcieram maść. Ej, mega szkoda, że nie można przekazać zapachu przez ekran. Ale mam maść arabską, która pachnie cynamonem. Nie wiem, na ile on jakieś tutaj, wiecie, w te właściwości. Sytuacja wygląda tak, że mi się ręka nie do końca popsuła. Po prostu sobie ją nadwyrężyłam i to wydaje mi się jeszcze... Wczoraj jeździłam? W środę? Tak. Tak, jeździłam wczoraj. Wczoraj, bo miałam... usiadłam za blisko i miałam po prostu tak przykurczoną kierownicę i chyba jakoś musiałam z idei trzymać, skręcać. Czy nie wiem, czy przy treningu wsiadania i wysiadania. No widzicie, jak widać, sport samochodowy to sport bardzo urazowy. The next day. It's about 100 meters. It works, it's good. Still with the apex. Czuję się najlepiej. Zakładam.
Gas too slow. Huh? Yeah, no, I'm all good. Was it already a bit drained or? Yeah. Oh. Kochani, dubajska pogoda wygląda jak wygląda. Jak widzicie, przyjeżdża człowiek tutaj. Z Europy. Chce się tym światłem nacieszyć. Na Pod polską flagą stanąć. Stoję. No, nacieszyć się światłem, słońcem, temperaturą. Bierze człowiek letnie rzeczy. A tu co, no? Tu lipa pada. Co najzabawniejsze, powiem wam szczerze, póki co wszystkie prognozy, jakie tylko sprawdzamy, mamy ich 7, mówią, że będzie padać. Szanse są mniej więcej między 80 a 90%, więc albo stanie się jakiś po prostu cud, albo no nie wiem co. W każdym razie na chwilę obecną 24-godzinny wyścig w Dubaju odbędzie się cały w deszczu. Jedziemy do domu. Do tymczasowego domu, bo do hotelu. Wysiłek jest wstrzymany. Ja teraz już troszkę przespałam. Co prawda jest szok to, co się podziało. Bo padało. Teraz już przesycha, jest ciepło. Wznawiamy na 7 prawdopodobnie. Nieźle. 8. A o 8 to jest stąd. O 7 informacja, o 8 potem ewentualne wznowienie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać rano, czy się jeszcze rozpada, czy już nie. One eternity later.
And your 991 winner was the 989 MRS GT racing car of Hognevoldi, Radest, Hartstone and Hancock! Wszystko za możliwe z Dubai Mallu.